Hej witam w kolejnym odcinku kursu, w którym robimy grę retro FPS, czyli FPS wzorowanego na klasykach tego gatunku. Dzisiaj w końcu zaczniemy implementować naszych przeciwników, z którymi będziemy mogli się strzelać, chować się przed nimi czy uciekać. Zanim jednak do tego przejdziemy, chcę stworzyć nowy materiał Create, Material, którego kolor zmieni na ciemne szary i go po prostu przeciągnę na nasze podłoże, żeby tak nie waliło po oczach. Czyli jedyne co zrobiłem, to zmieniłem kolor podłoża, po którym się poruszamy. Jeśli chodzi o przeciwników, to już zaimportowałem grafikę naszego przeciwnika. Jak widzicie, nie jest to jeden obraz przeciwnika, tylko to jest zbiór klatek animacji, animacja ruchu w przód, w boki oraz w tył. I to jest wszystko w jednym pliku. Więc co musimy zrobić w takim wypadku? Texture Type zmieni z texture na sprite. Następnie Sprite Mode Single na Multiple, ponieważ posiadam wiele grafik w jednym pliku, a nie jedną grafikę odpowiadającą za przeciwnika oraz filter mode zmienić na point, ponieważ to jest Pixel Art. I gdy rozszerzam Pixel Art, chcę, żeby te piksele zostały zachowane. I klikam Apply. Tylko w takiej postaci Unity mi nie pozwoli tego przeciągnąć do świata gry. Muszę te 12 klatek animacji jakoś pociąć, tak, żeby to było 12 osobnych grafik. Żeby to zrobić w inspektorze muszę przejść do Sprite Editora. I tutaj wybieram w rogu slice i mam trzy tryby działania slice. Slice, czyli cięcie tych obrazów, jest automatyczny. Automatycznie działa tak, że patrzy, czy wokół jakiegoś obrazu jest wolne pole. I jeśli jest, to on to wychwytuje jako oddzielny obraz. Na przykład ta pierwsza tutaj grafika. Wszędzie dookoła ma jakieś puste pole, więc to by wyciął dobrze. Ale już ta grafika i ta grafika nie ma między sobą żadnego wolnego miejsca, nawet jednego piksela. Więc te dwie grafiki wziąłby jako jedność. Więc automatyczny tryb by nie zadziałał w naszym wypadku. Musimy zaznaczyć grid by cell size, gdzie podajemy dokładnie jak duże są komórki z każdym grafiką. W naszym przypadku jest to 32 piksele na 32 piksele. Klikamy slice i podzieliło nam ten cały obraz na 12 równych części i wszystko się zgadza. Kliknijmy apply, możemy stąd wyjść. Teraz widzimy, że pokazała się strzałeczka przy tej naszej grafice. Jak ją rozwiniemy, mamy 12 osobnych grafik dla każdej, e, dla każdej animacji, dla każdego boku. Zaznaczamy sobie e, klatkę animacji skierowaną prosto w nas, stojącą płasko na ziemi, i ją teraz bez problemu możemy przeciągnąć do świata gry. Widzimy, że jest bardzo mała, więc ją sobie trochę zwiększymy. Zaznaczmy tą grafikę, którą zaimportowaliśmy, i pixels per unit usta ustawmy załóżmy na 15. Apply. Teraz nazwiemy ten w ogóle enemy, po prostu i przeciągniemy do góry. Tak, żeby stało na ziemi. Ok. Teraz, jak odpalimy play, będziemy mogli bez problemu podejść do tej grafiki. O, stoi tu za nami. Jest trochę mniejsza od nas, ale straszy. Załóżmy, że tu wokoło jest jakiś labirynt albo jakieś podziemia. I tu nas straszy będzie strzelał z jakiegoś ognia prosto w nas. Tylko ta grafika nadal się nie obraca. Możemy stanąć z boku i widzimy, że jest płaska. Bo ten nasz przeciwnik jest spritem płaskim spritem. Więc chcemy, żeby ten sprite zawsze się obracał w naszym kierunku. I obracał się tylko w swojej osi Y, tylko na boki. Nie chcemy, że gdy podskoczymy, żeby się kładł na ziemię jak jakiś głupek. Tylko żeby stał płasko na ziemi. My w grze i tak nie będziemy mogli tak wysoko skakać. Żeby to zrobić, musimy stworzyć nowy skrypt, który sobie nazwiemy... C# -sharp script face camera czyli patrz na kamerę. I każdy obiekt, do którego przypiszemy ten skrypt, będzie się zawsze patrzył w kierunku kamery. Co w tym skrypcie potrzebujemy? Potrzebujemy tylko funkcji Update oraz prywatną zmienną typu wektor 3, którą sobie nazywamy camera direction. Do naszego camera direction przypiszemy sobie direction camera. main, czyli nasza główna kamera. Kropka transform kropka forward, czyli tam gdzie patrzy nasza kamera, kierunek w którym patrzy nasza kamera, wektor prosty wektor wychodzący w przód z naszej kamery, czyli dokładnie kierunek gdzie się obraca nasza kamera. I teraz ten kierunek może być skierowany w dół, może być skierowany w górę. A my nie chcemy, żeby góra ani dół miały jakikolwiek wpływ na to, jak się obróci nasz przeciwnik, ponieważ on ma się obracać tylko w jednej osi, w osi X. Dlatego kamera Direction w osi Y musimy wyzerować. I na samym końcu transform.rotation, czyli rotacja obiektu, do którego przypisany jest ten skrypt, chcemy ustawić na quaternion. look rotation, czyli ustaw ten obiekt tak, żeby pasował do rotacji camera direction, czyli tej rotacji, gdzie patrzy nasza kamera. I teraz, gdy przypiszemy ten skrypt do naszego przeciwnika, Odpalimy play, widzimy, że ta grafika zawsze się patrzy tam, gdzie stoimy. Nie da rady, żeby ją obejść gdzieś dookoła. Zawsze jest tutaj. Jak wyskoczymy, nie kładzie się na ziemię, bo po co? Tylko stoi w miejscu. Więc to działa super. Tylko teraz tak, potrzebujemy jeszcze w naszym przeciwniku jakiegoś collidera, żebyśmy mogli w ogóle w niego trafiać. Collider. Najlepiej box collider. I domyślnie ten collider będzie o wiele za duży, bo teraz będziemy mogli trafić gdzieś tu w powietrze. A to nadal się zaliczy, że trafiliśmy w przeciwnika. Tak zwany hit point jest źle ustawiony. Więc musimy trochę zwężyć tego box collidera i trochę obniżyć załóżmy. Niech będzie. Jeszcze niżej, Jeszcze wyżej. Dobrze, jest, tak. Teraz. To też nie jest super dokładnie. Jak chcecie, możecie dodać parę box colliderów i się pobawić, żeby było to dokładnie wokół przeciwnika. Tylko pamiętajcie, że czym więcej colliderów i czym są one bardziej złożone, tym to jest bardziej za i tym bardziej gra jest wymagająca. Jeszcze możemy dodać komponent Rigid żeby fizyka, grawitacja i tak dalej wpływała na naszego przeciwnika tak samo. Jakby chciał nie wiem, wylecieć w powietrze albo coś. Teraz w naszym folderze ze skryptami stwórzmy sobie nowy folder, który nazwiemy Enemies. I tu będą wszystkie skrypty związane z naszymi przeciwnikami. I teraz tak, w zależności od tego, jak chcecie mieć w swojej grze. Chcecie, żeby każdy przeciwnik był tego samego typu. Każdy przeciwnik wyglądał tak samo. Czy chcecie mieć różne typy przeciwników. Jakiegoś potwora, chcecie mieć wilka, chcecie mieć psa, który was atakuje. To musicie sobie sami ustalić. Jeśli chcecie mieć jeden typ przeciwników, to wystarczy, mam jeden skrypt i tyle. Nie potrzebujecie więcej skryptów. Jeśli chcecie mieć wiele typów przeciwników, najlepiej zrobić sobie dwa skrypty, co najmniej dwa skrypty. Pierwszy skrypt bazowy, który nazwiemy po prostu Enemy. I ten skrypt będzie przechowywał wszystkie parametry wspólne, parametry i funkcje, wspólne dla wszystkich przeciwników. Na przykład, co każdy przeciwnik musi mieć. No musi mieć na pewno jakieś życie, więc możemy sobie tu wpisać publiczną zmienną typu int health. To jest cecha wspólna wszystkich przeciwników. I teraz sobie stworzymy drugi skrypt. Czy tam w waszym przypadku trzeci, czwarty, piąty, z typem mm, przeciwnika, który go właśnie robimy. W naszym przypadku to jest jakiś tam School Monster. I chcemy, żeby ten school monster, czyli jakiś typ przeciwnika, dziedziczył po tej klasie wspólnej dla wszystkich przeciwników. Więc zamiast zaznaczyć, że School Monster ma dziedziczyć po klasie monobehavior, chcemy, żeby dziedziczył po klasie enemy. I teraz mogę nawet wszystko usunąć z tego skryptu. Ten skrypt jest całkowicie pusty. Ta klasa jest pusta, nic nie ma w środku. I gdy ją przypiszę do naszego przeciwnika. Co jest nie tak? Parsing error. Uh, jedna klamra za dużo. Zapisz. Teraz przeciągam do naszego przeciwnika. Mimo, że ten skrypt jest kompletnie pusty, ten school monster, który przeciągnąłem, to i tak pokazał mi się tu parametr health. Dlatego, że ten parametr jest pobierany stąd, z klasy bazowej, jest dziedziczony. I teraz, jakbym sobie stworzył kolejny tryb przeciwnika, to nie muszę pisać tego wszystkiego, co mam w klasie bazowej na nowo dla każdego przeciwnika. Tylko wystarczy podać, pobierz to z tej klasy. I już to mam. Więc co jeszcze będzie wspólnego dla wszystkich przeciwników? Na pewno będzie jakaś publiczna zmienna typu bull, czy can melee attack. Czy może atakować wręcz? Can shoot, czy może strzelać? Na przykład taki pies nie może strzelać, ale może być też ktoś z łukiem, który będzie mógł strzelać, ale nie będzie mógł atakować wręcz. Jeśli mamy te dwie zmienne, to na pewno będą, będziemy potrzebować jakichś zmiennych typu float melee, nie tak się pisze: melee damage, czyli ilość obrażeń zadanych wręcz, i typu float shoot damage. Czyli ilość obrażeń zadanych z dystansu. I tu możemy, i pewnie będziemy w kolejnych odcinkach to dopisywać. Tu może być, nie wiem, pełno zmiennych, i tego samego nie będziemy musieli tu pisać, bo to już pobiera stamtąd. Ta klasa jest nadal kompletnie pusta, a nowe parametry mi się pojawiły tutaj. Ok. I co będziemy jeszcze potrzebowali? Jeśli pamiętacie dobrze, to w, naszej, w naszym skrypcie pistol, gdzie strzelamy do kogoś, wywołujemy funkcję pistol hit w obiekcie, do którego strzelimy. I tak jak w ścianie nie potrzebujemy tej funkcji, tak w przeciwniku ta funkcja już się przyda. I możemy ją zrobić w klasie bazowej. Nie musimy dla każdego przeciwnika pisać tego samego w tej funkcji. Więc robimy sobie funkcję typu void publiczną, którą nazwiemy pistol hit. Czyli dokładnie tak samo, jak napisaliśmy tutaj w, skryp w skrypcie pistol. I ta funkcja przyjmuje jeden argument, ile obrażeń zadaliśmy. I napisz, napiszmy sobie na razie, dla przykładu, log Dostałem obrażenia plus damage. Czyli ile zadaliśmy obrażeń. I teraz, gdy strzelę do tego przeciwnika, w konsoli powinno się pojawić: Dostałem obrażenia. Nie ma, a to dlaczego? Nasz przeciwnik jest, ten skrypt ma przypisany. Ta funkcja powinna w nim działać, chyba że coś. Pistol Hit. Tu jest dokładnie tak samo: Pistol Hit. Jest. To pobiera stąd. Wszystko działa. Więc czemu nie działa? Aha, bo wyłączyłem. Dobra, jest. Dostałem obrażenia 5. Czyli wszystko działa, po prostu wyłączyłem powiadomienia. Eee, moja wina. A teraz, co jeśli chcemy, żeby każdy przeciwnik mówił: Dostałem obrażenia. Ale akurat ten typ przeciwnika, który robimy teraz, mówił: Ała. Boli mnie, czy coś w tym stylu. Mamy tutaj niby tą funkcję napisaną, która jest wspólna dla, ta, dla każdego typu przeciwnika. A jeśli chcemy, żeby ten typ przeciwnika robił coś innego, możemy tą funkcję jeszcze raz napisać. Pistol hit z jednym argumentem i damage. I on mówi debug.log. Boli mnie. Dostałem. I teraz, mimo że w klasie bazowej jest ta funkcja wspólna dla każdego przeciwnika to tu ją nadpisujemy i ta funkcja już się nie będzie wywoływała tylko będzie się wywołała ta funkcja którą nadpisaliśmy i gdy wciśniemy play i strzelimy do przeciwnika pokaże się ała boli mnie dostałem tu na dole widzimy w konsoli ale co tak naprawdę ma się dziać gdy trafimy w przeciwnika i to ma być wspólne dla każdego przeciwnika gdy w kogoś trafimy, od jego życia, health, ma się odjąć damage, czyli to, ile obrażeń mu zadaliśmy. I to jest wspólne dla każdego przeciwnika to się raczej nie zmieni. I teraz, gdy wciśniemy play i będziemy podglądać naszego przeciwnika, widzimy, że na razie ma żyć health ustawione na 0. Gdy strzelimy, odejmuje się 5, ponieważ obrażenia naszej broni są ustawione na 5. Strzelimy jeszcze raz będzie minus 10 i tak w kółko prawdopodobnie też dla każdego przeciwnika możemy zrobić funkcję typu public void def, one nawet nie muszą być publiczne, mogą być po prostu prywatne def i co ta funkcja będzie robiła gdy health spadnie poniżej 0, znaczy if health mniejsze lub równe 0, wtedy wywołuje się funkcja die i teraz kolejną funkcję musimy napisać: Void, die. I tak po kolei, i tak po kolei. Ale tym się zajmiemy w przyszłym odcinku. Na razie zostaniemy na tym, że mamy wspólne parametry dla każdego z przeciwników i wspólną funkcję pistol hit. Czyli tak naprawdę już możemy strzelać do naszego przeciwnika. W przyszłym odcinku zajmiemy się dalej przeciwnikami, ponieważ jeszcze zostało dużo roboty. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki wielkie. Jeśli macie jakieś pytania propozycje cokolwiek piszcie w komentarzach będzie mi bardzo miło i do zobaczenia